Dzisiaj kontynuujemy rozważanie na temat pierwszego listu Jana. Głównym bohaterem dzisiaj jest czwarty rozdział pierwszego listu Jana. I to, co widzieliśmy do tej pory, podsumowując, możemy przedstawić tak, że apostoł przedłożył już dwie wielkie cechy charakterystyczne dla nowej natury: sprawiedliwość i miłość. Napomniał nas, abyśmy prowadzili życie w praktycznej miłości wobec siebie nawzajem, abyśmy mogli w ufności kroczyć przed obliczem Boga. Teraz z kolei udowadnia, że życie naznaczone praktyczną wzajemną miłością i śmiałością przed Bogiem jest możliwe tylko wtedy, gdy mieszkamy, trwamy w Bogu, a Bóg w nas. Gdy tylko przeczytamy kilka następnych wersetów z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, zauważymy, że jest to przewodnia myśl w tym fragmencie. Oczywiście, zanim przejdziemy do czwartego, chwila jeszcze na końcówkę trzeciego. W rozdziale trzecim apostoł pisze: kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tak mówi 24 werset tego trzeciego rozdziału. A później w rozdziale czwartym, jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas. Tak jest w wersecie 12. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, werset 13 oraz werset 15. Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A także 16. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I ten 24 werset trzeciego rozdziału. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Jak widzimy, apostoł rozpoczyna ten fragment, stawiając nam przed oczy ten olbrzymi przywilej, jaki Bóg podarował wierzącemu w Chrystusa, wierzącemu Chrystusowi, wierzącemu, który wierzy Chrystusowi. To dzięki niemu wierzący może mieszkać w Bogu, a Bóg w nim. Kroczenie w posłuszeństwie wobec Boga jest dla nas gwarancją na pozostanie i mieszkanie w nim. Oznacza to z całą pewnością, że przestrzeganie Jego przykazań otwiera nam drogę do niezakłóconego czerpania radości ze wszystkiego, czym Bóg jest w swojej miłości, mocy i świętości, do zażywania Bożej pełni i kroczenia przed Jego obliczem w radosnej śmiałości i ufności. Co więcej, Bóg mieszka w nas przez swojego Ducha, tak, że nie tylko posiadamy samo życie, ale również moc, by wieść życie miłości i społeczności. Czwarty rozdział od 1 do 6 wersetu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat, po tym poznawajcie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi, świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Zanim apostoł rozwinie nieco dokładniej ten wzniosły temat, czyni dygresję, w której ostrzega nas przed fałszywymi duchami. Duchy te obecne są na świecie, więc apostoł widzi konieczność, by ostrzec przed nimi wierzących. Mówi o nieodzowności badania duchów, w których przemawiają ludzie,
i o tym, że winniśmy unikać oceniania ludzi tylko po wyznaniu, jakie składają. Wielu z tych, którzy mówią, że są prorokami Boga, w rzeczywistości są fałszywymi prorokami przemawiającymi w mocy złych duchów. Już sam Pan powiedział nam, że fałszywy prorok stwarza pozór przynależności do jego owiec, ponieważ przychodzi w odzieniu owczym. Natomiast wewnątrz jest drapieżnym wilkiem zorientowanym na pożarcie prawdziwych owiec. To ostrzeżenie Pan Jezus umieścił w Mateusza. Jest zapisane 7 rozdział, 15 werset. W następnych wersetach apostoł przedstawia nam trzy metody, za pomocą których możemy skutecznie odróżniać ducha prawdy od ducha fałszu. Pierwszym i najważniejszym rozstrzygającym pytaniem jest to, które odnosi się bezpośrednio do Chrystusa Jezusa Pana. Możemy ustalić, czy człowiek przemawia przez Ducha Bożego, sprawdzając jego nastawienie do Chrystusa Jezusa Pana. Pytanie brzmi, czy człowiek ten lub grupa ludzi wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele? Wielu przyznaje, że Jezus Chrystus był prawdziwym człowiekiem, człowiekiem wzorowym, godnym naśladowania. Niemniej tu chodzi o to, czy ludzie ci wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, a co za tym idzie, że jest boską osobą, która istniała, zanim nastał czas, że przyjął ciało i krew i przyszedł na tę ziemię. Co więcej, wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa jako tego, który przyszedł w ciele, to coś więcej niż tylko wyznawanie prawdy o Jego osobie. To osobiste ukorzenie się przed Nim w posłuszeństwie jako przed Panem. Fałszywi nauczyciele nie dość, że nie głoszą prawdy o Jego osobie, to nie uznają Go także za Pana i składają tym samym niezbity dowód, że nie są z Boga i przemawiają przez fałszywego ducha, ducha Antychrysta, który już teraz upowszechnił się w tym świecie. W czwartym wersecie widzimy, że gdy taki fałszywy duch zostanie wykryty, wierzący może zwyciężyć go przez mieszkającego w nim Ducha Świętego, gdyż Święty Duch Boży jest bezsprzecznie większy niż duch Antychrysta, działający na tym świecie. W wersecie piątym apostoł prezentuje kolejny środek pomocniczy, który może zdemaskować, demaskujący fałszywe duchy. Możemy rozpoznać je po ich ścisłym powiązaniu ze światem. Czy duchy te zyskują poklask świata, aplauz świata? Każdy fałszywy duch jest ze świata i mówi jak świat. Co za tym idzie, przemawia w całkowitej harmonii i zgodności z zasadami, którymi świat się rządzi. Skoro tak jest, świat daje mu posłuch. Nie ulega wątpliwości, że nie ma takiej rzeczy, która będąc prawdziwie od Boga mogłaby zyskać uznanie tego świata, bo wiemy przecież, że wszystko, co jest na świecie, nie jest z Ojca. Tak mówi przecież pierwszy list Jana, 2 rozdział, 16 werset. Miara popularności każdego kazania i każdej religijnej książki, które przyciągają tłumy i odpowiadają woli świata, wskazuje jednocześnie niekłamanie na stopień wyrzeczenia się prawdy. Jakże wiele religijnych ruchów, tak popularnych w czasie obecnym, od razu zdradza swój prawdziwy charakter po przeprowadzeniu tak prostego testu. Trzecią metodą, pozwalającą nam zidentyfikować ducha fałszu, jest proste pytanie, czy ludzie ci przyjmują naukę apostołów? Apostoł Jan mógł powiedzieć, my jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Ilu niewierzących krytyków biblijnych porzuca naukę apostolską jako pochodzącą od ludzi? Nazywa się ją doktryną Janową czy doktryną Pawłową i traktuje jako zwyczajne opinie niepouczonych w pełni ludzi, które należy przyjąć lub odrzucić zgodnie z tym, czy wpisują się w obecny światopogląd człowieka w dzisiejszych dniach tak zwanego większego oświecenia. Jako wierzący posiadamy przywilej wręcz
powinność, by wzrastać w poznaniu objawionej prawdy, ale nie ma mowy o rozwoju lub postępie prawdy danej nam przez inspirację. Co za tym idzie? Każdy, kto odrzuca naukę apostołów, sam zdradza jego przynależność, sam zdradza swoją przynależność do tych, którzy nie są z Boga, gdyż natchniony przez Ducha apostoł mógł napisać te słowa: kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Tak więc jako wierzący mamy zdolność, by rozróżniać ducha fałszu od ducha prawdy. Możemy ujść przed niebezpieczeństwem fałszywych proroków, fałszywych systemów i fałszywych duchów, które rozpowszechniły się w obrębie kościelnojaństwa, chrześcijaństwa z nazwy, przez postawienie trzech prostych pytań. Jakie jest ich stanowisko wobec Chrystusa? Czy cieszą się uznaniem świata? Czy przyjmują naukę apostolską? Jedyną gwarancją bezpieczeństwa dla wierzącego, który zbadał duchy i zidentyfikował je jako duchy antychrysta, jest całkowite odrzucenie ich jako złych. Ktoś gdzieś kiedyś zauważył zupełnie słusznie, gdy tylko demon zostaje odkryty, jest tylko jeden właściwy sposób postępowania, by potraktować demona jak demona. Jeżeli wierzący pójdzie tą drogą, zły duch okaże się bezsilny w obecności imienia Pana Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa. Niemniej, gdy tylko uciekniemy się do jakiejkolwiek innej drogi, ulegniemy przemyśleniom rozsądku i okażemy uprzejmość wobec agentów wroga, będziemy musieli odczuć swą przerażającą bezsilność wobec obecności szatana na drodze, którą sami obraliśmy, a na której Bóg nie może być z nami. Po udzieleniu nam tych poważnych napomnień, apostoł powraca do wzniosłego tematu tego fragmentu listu, z którym już wcześniej mieliśmy do czynienia w ostatnim wersecie trzeciego rozdziału. Naszym pozostaniu w Bogu i pozostaniu Boga w nas, aby te wzniosłe prawdy mogły stać się w naszym życiu rzeczywistością, przedstawia nam miłość Boga w trojaki sposób. Najpierw w wersetach od 7 do 11 mówi o miłości Boga względem nas. Ta miłość uregulowała raz na zawsze wszystkie sprawy z przeszłości między nami a Bogiem. Następnie w wersetach kolejnych mówi o miłości Bożej w nas, kontrolującej nasze teraźniejsze życie w świadectwie. I po trzecie, w kolejnych wersetach od 17 do 19 porusza temat miłości Bożej z nami w obliczu wydarzeń przyszłych. Więc jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, jak należy tłumaczyć, porusza temat miłości Bożej z nami w obliczu wydarzeń przyszłych, w tym miłość do nas doszła do doskonałości. I teraz, jeżeli zastanawiamy się nad miłość Bożą względem nas, miłości Bożej względem nas, możemy zauważyć, że jest o tym napisane między 7 a 11 wersetem rozdziału 4. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorazowego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i my powinniśmy nawzajem miłować się. Widzimy tutaj wyraźnie, że apostoł zwraca się do wierzących jako do umiłowanych, po czym mówi: miłujmy się nawzajem. Czyni to w świadomości, że sam posiada nowe życie.
i że jest ono także udziałem Jego współwierzących. Aby wykrzesać z naszych serc tę wzajemną miłość, przypomina nam, kim Bóg jest sam w sobie i co uczynił. Bóg jest miłością i w miłości podjął działania względem nas. To podwójna zachęta, abyśmy miłowali się nawzajem. Po pierwsze, naturą Boga jest miłość, a my jako zrodzeni z Boga jesteśmy uczestnikami tej natury. Gdy miłujemy się nawzajem, składamy praktyczny dowód tego, że narodziliśmy się z Boga i że znamy Go. Jeśli byśmy nie posiadali w swych sercach miłości do braci, świadczyłoby to o naszym stanie wyobcowania względem Boga i głębokiej nieznajomości Jego istoty. Miłość Boża do nas jest drugim motywem do miłowania się nawzajem. Znajdujemy tu coś więcej niż tylko stwierdzenie, że Bóg jest miłością. Mamy do czynienia z autentycznym przejawem Bożej miłości względem nas. Gdy znajdowaliśmy się jeszcze w naszym nieodrodzonym stanie, byliśmy martwi wobec Boga i pogrążeni w naszych grzechach. Abyśmy mogli posiąść życie i przebaczenie grzechów, Bóg objawił swoją miłość względem nas, posyłając na świat swojego jednorazowego Syna, abyśmy przezeń żyli. Posłał Go jako ubłaganie za nasze grzechy. Tak więc, skoro Bóg objawił swoją miłość do nas, my, którzy jesteśmy zrodzeni z Niego, winniśmy miłować się nawzajem. Ta miłość do braci nie jest zwykłym, naturalnym uczuciem, które można zaobserwować nawet u dzikich zwierząt. Jest to miłość wynikająca z posiadania Bożej natury. Miłość, którą okazano nam, gdy byliśmy jeszcze martwi w grzechach i upadkach. Dlatego jest to miłość, która uzdalnia wierzącego unieść się ponad wszelkie zło, które odkryje w swoim bracie. Jako człowiek narodzony na nowo miłuję mojego brata nie z powodu tego, kim jest, lecz z powodu natury, którą posiadam, a którą jest miłość, powinienem unieść się ponad wszystko, co w moim bracie jest przykre, nieprzyjemne i niesforne, gdyż Bóg umiłował mnie, gdy byłem jeszcze tak niesforny i krnąbrny, jak to możliwe. Kolejną taką tutaj rzeczą, którą widzimy, jest miłość Boża w nas. I to jest dokładnie opisane między wersetem 12 a 16 rozdziału 4. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto więc wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Widać to między 12 a 13 wersetem. Po krótkim omówieniu miłości Bożej względem nas, apostoł przechodzi do miłości Bożej, która w nas doszła do doskonałości. Z tym powiązana jest wzniosła prawda o podarowanym nam Duchu Świętym. Jest to coś więcej niż posiadanie nowej natury, gdyż Duch Święty jest boską osobą. Boga nikt nigdy nie widział, mówi Pismo, ale my wiemy, że jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Duch Święty stawia żywo przed nasze dusze, objawienie Boga przez Jego Syna, gdyż składa świadectwo o Chrystusie, przypomina nam o Jego słowach, bierze z rzeczy Chrystusa i przedstawia je nam. Dopełnieniem miłości, tym największym przywilejem, jaki miłość może w ogóle nadać, jest to, że mieszkamy w Nim. On w nas,
Co więcej, jeżeli Duch Boży świadczy o Chrystusie i objawionej w Nim miłości Bożej, to skutkiem przyjęcia tego świadectwa będzie złożenie przez wierzących świadectwa przed światem o tym, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Pan mógł powiedzieć do swoich uczniów, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 26 i 27 werset. Podsumowując, możemy powiedzieć, że miłość Boża do nas i nowa natura w nas, która jest miłością, doprowadzą nas do tego, że w mocy Ducha Świętego miłować będziemy siebie nawzajem i składać świadectwo wobec świata o tym, że Ojciec posłał Syna swojego, by stał się Zbawicielem świata. Co więcej, wiemy, że Duch Boży mieszka w nas. I to nie z powodu doświadczeń i uczuć, które nam daje, lecz dlatego, że Słowo Boże zapewnia nas o Jego obecności w każdym wierzącym. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Niestety, przez duchową beztroskę i niedbałość niejednokrotnie nie posiadamy świadomości o tym, że Bóg mieszka w nas przez swojego Ducha. Możemy zasmucić Ducha tak boleśnie, że zamilknie. Wtedy nie będziemy odczuwali radości z miłości Bożej względem nas. Jeżeli będziemy kroczyli w mocy niezasmuconego Ducha Świętego, będziemy wiedzieli o miłości, którą Bóg ma do nas. Wierzyli w nią i, trwając w tej miłości, trwać będziemy w Bogu, a Bóg w nas. Miłość Boża jest też z nami. I to znajdujemy też w tym czwartym rozdziale, od 17 do 21 wersetu. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc boi się, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swojego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też brata swojego. Widać tu wyraźnie, apostoł mówił o miłości Bożej, która w nas doszła do doskonałości. Teraz zwraca się ku miłości Bożej, która z nami doszła do doskonałości. Apostoł ma teraz przed oczami przyszłość, dzień sądu. Miłość Boża usuwa każdy strach na myśl o przyszłości, przekonując nas, że jakim jest Chrystus, takimi i my jesteśmy na tym świecie. Jako wierzący jesteśmy tak czyści od naszych grzechów, jak czysty jest sam Chrystus. Tym samym nie grozi nam sąd, na który zasłużyliśmy. Gdy staniemy przed sędziowską stolicą Chrystusową, będziemy posiadali nasze uwielbione ciała i będziemy jak On. Niemniej jednak, nawet już teraz, będąc jeszcze na tym świecie, jesteśmy tak czyści od swoich grzechów, jak czysty jest Chrystus. Wyrazem sprawiedliwości, jaką posiadamy przed Bogiem, jest Chrystus przebywający w chwale. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności przed sądem, nie powinniśmy patrzeć w nasze własne serca. Zamiast tego spoglądamy na Chrystusa Jezusa Pana,
i widzimy, że jest dziś chwale, całkowicie wolny od naszych grzechów i sądu, które poniósł na krzyżu. Tak więc doskonała miłość usuwa wszelki strach. Uwolnieni od nękającego nas strachu jesteśmy doskonali w miłości. Miłość obecna w naszych sercach została zapoczątkowana przez Jego wielką miłość. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I miłujemy, a nie miłujmy, jest właściwą formą, którą powinniśmy zawrzeć w tekście, który czytamy w pierwszym liście Jana. Miłujemy, więc gdyż On nas przedtem umiłował. Miłujemy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Apostoł mówił poprzednio o naszej miłości do Boga, a teraz przedstawia skuteczny sprawdzian jej prawdziwości. Ktoś, kto mówi, że miłuje Boga, podczas gdy nienawidzi swojego brata, udowadnia, że jest kłamcą. Nie widzieliśmy co prawda Boga, ale możemy zobaczyć coś z Boga w naszym bracie. Jeżeli cechy Boże, które dostrzegamy w wierzących, nie są w stanie obudzić w nas miłości, oczywiste staje się, że nie miłujemy Boga. Bożą wolą jest, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Cechy członków rodziny Bożej są tutaj bardzo istotne, żebyśmy na nie zwrócili uwagę i one są opisane w 5 rozdziale od 1 do 5 wersetu. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Wersety te nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest naszym bratem. Apostoł wymienia w nich kilka dalszych cech, które wyróżniają członków rodziny Bożej. Naszym bratem jest ten, kto udowodnił, że narodził się z Boga przez wiarę w to, że Jezus jest Chrystusem. Jako osoba zrodzona z Boga miłuje Boga oraz wszystkich, którzy narodzili się z Niego, wszystkie dzieci Boże. Miłując Boga, przestrzega Jego przykazań, które nie są uciążliwe. Pomyślmy chociaż o tym Jego wielkim przykazaniu, jakim jest miłowanie naszych braci. Ktoś, kto narodził się z Boga, zwycięża świat wiarą. Jako narodzeni z Boga nie jesteśmy już z tego świata, jak powiedział też sam Pan Jezus Chrystus. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Tutaj jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, 16 werset. Należymy do innego świata, którego centrum stanowi Chrystus Jezus Pan. We wierze spoglądamy ku Niemu, co pozwala nam unieść się ponad ten teraźniejszy zły świat. Opisany Galacjan 4:3. Wiara, która zwycięża świat, jest wiarą, której podmiotem jest Chrystus. Wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym.